O wszystkim tym, co dobre i o wszystkim tym, co złe, prosto z igrzysk. Dzisiaj kolejna odsłona naszego programu. Marcin Musiał, dzień dobry, witam, zapraszam. Sofia Enawi dzisiaj ze mną, zwana Zosią. Ustalamy, że mówimy do ciebie Zosia, tak? Tak, dzień dobry, nie ma problemu. Jak wam się to podoba, no to oczywiście Zosia mi też. No to jeszcze dla formalności uczestniczkę igrzysk w Rio. Niestety w Tokio cię nie oglądamy. Dzisiaj też sobie o tym porozmawiamy, jak się czujesz, jak ta kontuzja. O kontuzjach też niestety dzisiaj parę słów padnie, ale może zacznijmy od czegoś dobrego. Zacznijmy od sztafety. 4x400, nasze panie pięknie się spisały, wygrały swój bieg. Ostatecznie trzeci czas, porównując z tym drugim półfinałem. Powiedz mi, zaimponowała ci ta przewaga Polek na mecie? Tak, ale ja mam takie wrażenie, że w eliminacjach już nie patrzy się na te międzyczasy. Ja widziałam, że Justyna Święty Ersetic na ostatniej zmianie biegła bardzo spokojnie, zanotowała wynik ponad 51 sekund. Wiadomo, Justynka ma życiówkę 50 sekund. Na zmianach lotnych biega się dużo szybciej, więc było widać duży luz. Naprawdę zrobiły na mnie dziewczyny bardzo dobre wrażenie. Z tego względu, że po prostu było widać, że one mogą w tym finale poprawić nie tylko rekord Polski, ale też myślę, że ten medal jest bardzo realny. Przed startem tych Igrzysk Olimpijskich bardzo martwiliśmy się o ich zdrowie, bo nie było z tym dobrze. Faktycznie większość właśnie z dziewczyn z tej sztafety miała dużo problemów zdrowotnych. Ale takie mam wrażenie, że szczęśliwie faktycznie to zdrowie wróciło do normy i mamy to, co mamy. I no naprawdę, dziewczyny się super zaprezentowały. Z tego, co widziałam, też jeszcze wspomnę, to na pierwszej zmianie zaprezentowała się super Ania Kiełbasińska. Najprawdopodobniej złamała barierę 51 sekund startując z bloku. To pokazuje, że ta jej forma jest naprawdę rekordowa, więc tak się zastanawiam, kto zostanie nominowany do tego biegu finałowego, bo mam wrażenie, że to jest tutaj największa zagadka. Właśnie o to miałem cię pytać. To było moje następne pytanie. W odwodzie pozostaje jeszcze Kornelia Lisiewicz. Młoda, przetestowana na Mistrzostwach Europy, ale raczej małe szanse na występ. Natomiast mamy jeszcze Natalię Kaczmarek, która odpoczywała dzisiaj. Czy twoim zdaniem zobaczymy ją w biegu finałowym? Na pewno. Na pewno z tego względu, że Natalia biega tutaj właśnie indywidualnie poniżej 51 sekund. To jest, mam wrażenie, że pewniak do startu finałowego. W sztafecie mieszanej Natalka połamała granicę 50 sekund. To pokazywało, że ta forma jest bardzo wysoka. To pokazywało, że będzie to jedna z liderek tej sztafety, nie tylko sztafety mieszanej, ale też sztafety damskiej. Pytanie właśnie... Tak się właśnie zastanawiałam, bo myślę, że Justyna Święty Ersetic ma tutaj jakby pewne miejsce w tej sztafecie finałowej i myślę, że ona może nawet biegać na ostatniej zmianie. Natalia też. I pytanie, czy to będą jeszcze dwie dziewczyny z tego właśnie składu eliminacyjnego sztafety mieszanej, czyli Iga Baumgart-Witten i Małgosia Hołup-Kowalik, czy może Ania Kiełbasińska zastąpi którąś z tych dwóch dziewczyn? To by trzeba było zobaczyć tak naprawdę, jak te międzyczasy wyglądały, jak sądzi trener Matusiński. Myślę, że trener Matusiński ma tu taki dobrobyt i to nie zawsze jest taka zaleta, bo tak naprawdę jak ma się tylko i wyłącznie ten skład na finał, to wie się, co ma zrobić. No a tutaj będzie się trzeba dobrze zastanowić, jak to wszystko rozplanować, no i na której zmianie powinna biegać poszczególna dziewczyna. Sofia, powiedz nam, jak to jest, że my mamy problem urodzaju, jeżeli chodzi o naszą sztafetę, że faktycznie 6, a przynajmniej 5 równorzędnych, bardzo dobrych zawodniczek, których świat może nam pozazdrościć, bo jesteśmy kandydatami do medalu, tak jak powiedziałaś. Ale indywidualnie, no wczoraj tylko Natalia nas reprezentowała i odpadła w swoim biegu eliminacyjnym, czyli indywidualnie na 400 nasze panie jakoś się nie wyróżniają, a sztafetą jesteśmy mocni. Znaczy, nasze dziewczyny się wyróżniają na tyle, że po prostu wiadomo, że mogły walczyć z powodzeniem w eliminacjach, może w półfinałach. Z drugiej strony wiadomo było, że problemy zdrowotne, czy Justyny, czy Igi, wykluczyły je z wielu jednostek treningowych. Patrząc na to ze sportowego punktu widzenia, patrząc na to z takiego naprawdę rozsądnego punktu widzenia, myślę, że to zagranie, że nasze dwie zawodniczki się wycofały z tych właśnie biegów eliminacyjnych, było dobrym właśnie rozwiązaniem z tego względu, że mam wrażenie, że tutaj stawka jest bardzo wysoka i ten medal olimpijski jest dużo ważniejszy niż te starty indywidualne.
Niemniej dwa lata temu nasze zawodniczki też się zaprezentowały z bardzo dobrej strony, bo i Justyna, i Iga weszły do finału na Mistrzostwach Świata w Doha. To pokazuje, że nasze dziewczyny, jak tylko jest zdrowie, to są w stanie rywalizować z tymi najlepszymi na świecie. Super, będziemy trzymać się za Aniołki Matusińskiego kciuki w finale. Dzisiaj rywalizowaliśmy także w półfinale biegu na 1500 metrów. To jest twój dystans, twój koronny dystans. Mieliśmy dwóch reprezentantów. Zacznijmy może od Marcina Lewandowskiego. Był tutaj Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, który liczył po cichu na medal Lewandowskiego. Skończyło się, jak się skończyło. Kontuzja najprawdopodobniej. Niestety nie ukończył biegu. Na pewno kontuzja. Powiem tak, zacznijmy od początku. Że tak powiem. Po swoim starcie Marcin Lewandowski zapowiedział, że miał już delikatną kontuzję na obozie w Zaobodaria. To było miejsce docelowych ogólnie przygotowań naszych lekkoatletów przed Igrzyskami Olimpijskimi. Marcin przyznał, że miał już te dolegliwości, które w dniu dzisiejszym, czyli w biegu półfinałowym, się bardzo mocno nasiliły. Znając Marcina, znając tego, jak podchodzi do sportu, znając to tak naprawdę, że on na przestrzeni lat był zawsze w bardzo dobrej formie na imprezie docelowej, można się było spodziewać, że on będzie chciał walczyć z tą kontuzją, że nie odpuści, że będzie na pewno startował. Tak też tu pokazał. No, nie ukrywajmy, że czasami zdrowie jest największym ogólnie przeciwnikiem sportowca. Nie ci rywale na bieżni, ale mam wrażenie, że czasami to zdrowie utrudnia coś, na co zawodnicy się przygotowują tak naprawdę całe życie. W Marcina przypadku ta forma była bardzo dobra, ta forma była życiowa. Najlepszy rok w karierze. Dokładnie, bo i pobił właśnie rekord Polski na mile i pobił rekord Polski na 1500 metrów. Był bardzo bliski złamania magicznej bariery 3.30 na 1500 metrów. To jest bardzo magiczna bariera. Faktycznie niewielu biegaczom się to udało z Europy, nie mówiąc już o gdzieś tam właśnie świecie. Także wielka szkoda, że Marcin tego nie dokonał. No i wielka szkoda, że do tego finału olimpijskiego nie mógł wejść, bo tak jak Marcin wspominał, w czasie tego biegu półfinałowego czuł się bardzo dobrze. Czuł się bardzo optymalnie, więc gdyby to zdrowie pozwoliło, to myślę, że mógł z wielkim powodzeniem walczyć o ten olimpijski medal. No wielka szkoda, ja to oglądałam na żywo, więc bardzo ubolewałam, bo to też był mój faworyt do tego olimpijskiego medalu. Nie ukrywajmy, że łączy nas jakby ta sama konkurencja, bieganie na 1500 metrów, więc jego starty są mi bardzo bliskie. Ja też jego obserwuję z perspektywy takiej sportowej swojej, że faktycznie da się wiele lat biegać na wysokim poziomie, więc jest dla mnie wzorem do naśladowania. Marcin ma chyba 34 lata, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. W Paryżu może być już za późno, żeby walczyć o cokolwiek. Bardzo ciężko. No, nie ukrywajmy, to były jego, no myślę, że ostatnie chwile tak naprawdę startów bardzo dobrych na Igrzyskach Olimpijskich. Ja wiem, że Marcin jest takim charakterem, że się nigdy nie poddaje, zresztą zapowiedział to na antenie, że on będzie walczył dalej. Nie ukrywajmy, że Marcin też sobie na pewno zdaje z tego sprawę, że czas nie działa na jego korzyść, że tak powiem. No i faktycznie te daty z kalendarza, że tak powiem, no, upływają w życiu sportowca. Więc miejmy nadzieję, że będzie się jeszcze mógł w tym sezonie z dobrej strony zaprezentować, że to zdrowie mu pozwoli tak naprawdę jeszcze na starty. To już kończąc wątek Marcina Lewandowskiego. On mówi, że jechał na igrzyska z tym urazem łydki, który najprawdopodobniej mu się tam odnowił. Natomiast mówi, że był na bardzo mocnych lekach przeciwbólowych i liczył, że to się wyłączy. To jest częsta praktyka, że biegacie na blokadach? Ja akurat tego nie praktykuję. Powiem tak, ja też chciałam startować na blokadach jeszcze w tym sezonie, ale powiem szczerze, że ból jakby w moim ogólnie przypadku był tak duży, że nawet blokady nie dawały rady. Mam wrażenie, że Marcin Lewandowski już był też w takim stanie zdrowotnym, że faktycznie nawet zablokowanie tego bólu nie było możliwe przez właśnie tabletki czy zastrzyki. To pokazuje, że sport zawodowy wystawia sportowca na wielkie próby i tak jak Marcin właśnie opowiadał po starcie dzisiaj, że ma wrażenie, że los go wystawia na wielką ogólnie próbę i on jakby sam nie wie, dlaczego tak się dzieje. Więc no faktycznie jest to bardzo przykry obrazek dla sportowca, dla zawodników, dla nas też, bo siebie wzajemnie wspieramy. No jakby bardzo mi przykro.
Ale żeby nie było ci przykro, to mamy pozytywny akcent z drugiego półfinału na 1500 metrów. Michał Rozmys awansował. Awansował mimo, że przybiegł ostatni, przybiegł bez buta. Po pierwsze, to zanim dojdziemy do samego protestu i tego, jak się dostał do finału, czy często wam się zdarza zgubić but na bieżni? Właśnie nie często. To jest taka sytuacja, ja myślę, że bardzo przypadkowa, bo nie ukrywajmy, biegi średnie są to biegi, które się charakteryzują faktycznie tym, że biega dużo zawodników obok siebie, faktycznie te przepychane, ten ścisk to jest coś, do czego jesteśmy absolutnie na co dzień, mam wrażenie, że przyzwyczajeni. No i tu też tak było, faktycznie biegi półfinałowe są bardzo taktyczne. Biegi półfinałowe pokazują to gdzieś tam na ostatnich metrach, że faktycznie no, zawodnicy bardzo mocno się, że tak powiem, spinają do tego, żeby wejść do tego finału. Tutaj był duży ścisk, bo bieg nie był na początku aż tak szybki. Z tego, co widziałam, to Michał był jakby w środku tego całego wydarzenia, więc to spowodowało faktycznie, że Michał był bardzo mocno narażony na przepychanki bądź właśnie na ściągnięcie kolca, tak jak też się stało. Więc no, bardzo przykra historia, bo faktycznie Michał nie mógł się pokazać z tej strony, z jakiej chciał się pokazać, ale mam takie wrażenie, że ktoś na górze dał mu drugą szansę i to jest właśnie pokazane w postaci tego, że no, wszedł jakby do olimpijskiego finału. To jest na pewno dla niego bardzo fajna historia, bo do tego finału na imprezie docelowej, na imprezie seniorowskiej nigdy jeszcze nie wszedł. No finał olimpijski to jest coś absolutnie wymarzonego dla każdego sportowca, więc miejmy nadzieję, że ta forma, jaką właśnie Michał tutaj na te starty przygotował, eksploduje w tym finale, że tak powiem. Dobra, a Zosiu, tak szczerze, myślisz, że dostałby się do tego finału, tak gdyby kontynuował ten bieg? Znaczy, bieg był bardzo trudny, bieg był też gdzieś tam na końcu bardzo szybki, bo z tego, co pamiętam, to skończyli bieg wynikiem 3:31. To jest wynik, który jeszcze niedawno był właśnie rekordem Polski. To pokazuje, że nawet te biegi półfinałowe na Igrzyskach Olimpijskich były bardzo mocne, były na światowym poziomie i powiem tak, no ciężko mi powiedzieć, czy by wszedł, czy nie. Z tego, co Michał wspominał po starcie, to był przygotowany na wynik 3:32. Gdyby tak było, jak wspominał, że był na taki wynik ogólnie przygotowany, to faktycznie by wszedł, ale to jest sport, to jest też bardzo ciężko wszystko jakby zaprogramować i zaplanować, bo to się dzieje, że tak powiem, ogólnie live i to, co się dzieje w danym dniu na bieżni, mam wrażenie, że czasami nie jest absolutnie do zaplanowania. A powiedz mi jeszcze a propos protestów, bo akurat mamy wyjątkowo chyba dużo tych protestów po stronie, czy z udziałem Polaków, czy w biegach z udziałem Polaków, bo przecież zaczęło się od sztafety mieszanej, gdzie tam Amerykanie w końcu dopuszczeni, zresztą mówiły nasze reprezentantki, że w sumie dobrze, że ta Ameryka pobiegła, bo mogliśmy ich pokonać w uczciwej walce. Marcin Lewandowski przywrócony do półfinału też po tym, jak upadł. Teraz Michał z kolei z tym butem. Powiedz mi, czy ty miałeś jakieś takie historie właśnie z odwołaniami, z protestami? Tak, ja też miałam kiedyś taką historię w biegu na 800 metrów. To było wiele lat temu. Ja już jestem bardzo doświadczonym zawodnikiem, że tak powiem. Także to było wiele lat temu. Faktycznie mi też kiedyś zawodniczka ściągnęła kolca w biegu, z tego co pamiętam, był to bieg w Niemczech na 800 metrów. Niestety nasze protesty nie doszły do skutku i faktycznie ja do tego biegu finałowego nie zostałam gdzieś tam wcielona, ale to były absolutnie zawody nie takiej rangi. Tutaj na Igrzyskach Olimpijskich ta ranga jest absolutnie najwyższa, więc to pokazuje to staranie naszego związku tak naprawdę, żeby każdy zawodnik miał szansę się pokazać z najlepszej strony, żeby każdy zawodnik, że tak powiem, mógł startować sprawiedliwie, żeby ta rywalizacja sportowa tutaj właśnie wygrywała. I bardzo się cieszę, że faktycznie i Ameryka nie weszli do finału właśnie w tej sztafecie mieszanej, bo to pokazało, że nasza sztafeta jest absolutnie najlepsza na świecie. Gdyby nie weszli, to byłby taki niesmak, bo zawsze się opowiada, gdzieś tam się szuka, że tak powiem, takiej delikatnej furtki, żeby te sukcesy, które zdobywają nasi sportowcy, mam wrażenie, że czasami jakby delikatnie sprowadzić w dół, no ale tutaj ta stawka była najlepsza, absolutnie taka, jaka miała być, taka, jaka miała wejść do finału olimpijskiego, taka weszła i pokazaliśmy, że jesteśmy najlepsi na świecie, więc no jakby bardzo fajna historia, też jak wspominaliśmy na temat właśnie Michała, że wszedł do tego finału olimpijskiego i będzie mógł walczyć. Będzie mógł walczyć. O tym, jak walczyli dzisiaj Polacy, powie nam Tomek Skrzypczyński, nasz wysłannik w Tokio, korespondent WP Sportowe Fakty. Tomku, to zacznijmy może od kajaków. Jak poszło dzisiaj kajakarkom?
Witam Was. Jak poszło słodko-gorzko, jak to u nas ostatnio. Marta Walczykiewicz niestety nie awansowała do finału K1 na 500 metrów, tylko został jej finał B, no ale trzeba przyznać, że nie była zbyt podłamana. Powiedziała, że powoli zaczyna się lubić tą konkurencją, bo to nie jest jej koronna konkurencja, to nie jest ten sprint. Został jej finał B, ale kto wie, czy właśnie na dystansie 500 metrów nie będziemy jej oglądać coraz częściej, ponieważ Marta Walczykiewicz nie zamierza kończyć kariery. Chce pływać co najmniej do Igrzysk w Paryżu. No a tam już ta jej korona konkurencja, czyli 200 metrów sprint, już wypada z programu Igrzysk, więc tego nie będzie. Może będzie 500 metrów. Na razie finał B. Może to jest jakiś mały początek czegoś naprawdę większego. Mieliśmy też jednak finał dzisiaj. Konkurencji C1 z udziałem naszej zawodniczki Doroty Borowskiej i Polka walczyła naprawdę do ostatnich metrów o medal. Było bardzo blisko. Oczekiwanie na te końcowe wyniki trwało moim zdaniem w nieskończoność. Nie wiem, jak to nasza zawodniczka przeżyła, bo to trwało dobrą minutę. Nie było wiadomo, kto jest drugi, kto trzeci, kto czwarty. No i niestety to czwarte miejsce przypadło Polce, więc trochę zabrakło mniej niż 30 sekundy. Nasza zawodniczka sama po biegu była rozemocjonowana, ale po chwili mówiła, no nie wiem, czy mam się cieszyć, czy smucić. Moim zdaniem powinna się cieszyć, bo ja nie lubię tego stwierdzenia, że czwarte miejsce to najgorsze miejsce dla sportowca, bo najgorsze chyba to jest ostatnie. Czwarte miejsce to jednak jest bardzo blisko podium. No i nasza kajakarka powiedziała wprost, że ona będzie walczyła o złoto w Paryżu. No, oby tak było. Tomku, zanim wrócimy do rozmowy z Tobą, to widzę, że tutaj Sofia ma jakąś swoją teorię odnośnie najgorszego miejsca dla sportowca, które czwarte, drugie, bo srebro, a nie złoto, czy ostatnie? No takie mam wrażenie, zależy jakie kto ma cele, jak wyjeżdża na Igrzyska Olimpijskie. Dla jednego wielkim sukcesem jest to, że jedzie na Igrzyska Olimpijskie, że faktycznie tam startuje. Dla innego wielkim sukcesem byłoby zdobycie medalu, no a jeszcze dla innego, jak obserwowałam dzisiaj właśnie rywalizację tyczkarską kobiet, to dla Rosjanki, która startowała w barwach neutralnych, dla niej było to wielką porażką, że zajęła drugie miejsce. To pokazało faktycznie, że to jest coś wspaniałego. Ta rywalizacja sportowa pozwala na odnalezienie się gdzieś tam, na odnalezienie swoich celów. No i każdy jedzie na Igrzyska Olimpijskie z innymi celami. To pokazuje, że faktycznie sport jest bardzo różnorodny. Sport jest nieprzewidywalny i sport pokazuje wiele jednostek takich właśnie indywidualnych, no i wiele charakterów. Tomku, wracamy do Ciebie. Lekko atletyka. Chciałbym, żebyś nam podsumował starty, o których jeszcze nie mówiliśmy, czyli zostawmy bieganie, ale rywalizowała Kamila Licinko. Powiedz, jak jej poszło. A poszło bardzo dobrze. Kamila Licinko bez większych problemów awansowała do finału. Skoczyła 1,95 m, czyli jej rekord sezonu. No i ta jej próba, gdy pokonała te 1,95 m, była zrobiona z bardzo dużym zapasem. Robiło to naprawdę duże wrażenie i nasza doświadczona zawodniczka, która przypomnijmy wróciła do sportu po urodzeniu dziecka, co na pewno nie jest łatwe, więc trzeba tym bardziej docenić, że wróciła na tak wysoki poziom, na Igrzyska Olimpijskie, będzie w finale i nie będzie bez szans, bo Kamila powiedziała po swoim występie, że ona jest gotowa naprawdę na bardzo wysokie skakanie, kto wie, czy nawet 2 metry. No a 2 metry to już jest wysokość naprawdę mogąca pozwolić na walkę o podium. To była Kamila Liświnko, były też start naszej sztafety 400 metrów Polek. Tutaj troszeczkę zabrakło trochę szczęścia, troszeczkę może szybkości. Polki były na 9. miejscu ostatecznie. Jednego miejsca zabrakło do awansu do finału. Nie, to też jest trochę te dwie ostatnie zmiany w eliminacjach troszeczkę Tomek, nie były najlepsze. Tomek, to już znam odpowiedź na wcześniejsze pytanie. Najgorsze miejsce jest 9., bo nie ma awansu do finału. Tak. Ach, no po prostu. Dałem się złapać. Proszę, kontynuuj. Więc tak, no na 9. miejscu był też chód na 20 km. Łukasz Niedziałek niestety nie ukończył chodu. Dlaczego? Być może, nie wiemy nic o kontuzji, ale być może ja stawiam na temperaturę, bo Polak po prostu opadł sił nagle, zszedł z trasy. Muszę przyznać, że słuchajcie, dzisiaj tutaj jest najgorętszy dzień w Tokio, odkąd tutaj jesteśmy, od prawie 3 tygodni. Ja gdy rano sprawdzałem temperaturę na moim telefonie, to było 42 stopnie, temperatura odczuwalna. Potem już się po prostu bałem sprawdzać, bo naprawdę to są niesamowite wyniki. I uwierzcie mi, że gdyby nie ta czapka na mojej głowie, to nie wiem, czy byśmy dzisiaj tutaj rozmawiali. Ja tej czapki boję się zdejmować nawet w hotelu, jak widzicie. Więc uchwały są nieziemskie. Nie to odpal sobie nie wiem, jak klimatyzację, Boże.
Tomek, Zosia mówi, żebyś odpalił klimatyzację. Trochę z tyłu, że nie było. Dobrze, Tomku, to jeszcze ostatnie pytanie. Co śledzić jutro? Co będą robili Polacy jutro na arenach w Tokio? A jutro przede wszystkim Maria Andrejczyk, finał rzutu oszczepem. I tak się zdarzyło, że nasza zawodniczka jest kandydatką do medalu. Kto wie, czy to nie do złotego nawet. Ja myślę, że się ale nie jest, jest tylko jedno ale, czy wytrzyma bark. Ponieważ Maria Andrejczyk przyznawała po eliminacjach, że ten bark boli, że ona rzuca po prostu z naderwanymi mięśniami. No. Jest to możliwe, ona pokazuje, że można, no ale przez te kilka dni zdołała, czy ten bark zdołał wypocząć, oby tak było. Odpadły w eliminacjach naprawdę faworytki, można powiedzieć, bo i Sara Kolak nie ma rekordzistki świata, nie będzie Szpotakowej, więc ta droga do medalu jest prostsza, no ale przede wszystkim zadecyduje to, czy będzie zdrowie. Jeśli tak, to stawiam na medal. Tomku, bardzo Ci dziękujemy za udział. Mamy nadzieję, że te upały Ci nie dopadną. Niech ta czapka Cię chroni. Czapka niewidka. Do zobaczenia jeszcze w kolejnych relacjach. No właśnie, życzymy, żeby się ochłodziło. Delikatnie. Dziękujemy, tak było. Dziękujemy, Tomku. To zapytam Cię od razu o Marii Andrejczyk i jej kontuzję, bo ona mocno przeżywała przede wszystkim to, że tak naprawdę wielu lekarzy, do których chodzi, nie potrafi jej pomóc od dobrych kilku miesięcy, jeżeli nie lat. To na pewno też wpływa na komfort psychiczny przy takim starcie, prawda? Tak, Maria ma kontuzję barku nie od dzisiaj. Nie ukrywajmy, że ona po swoich wspaniałych startach na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro zaczęła mieć stricte po tych startach duże problemy zdrowotne. To były przede wszystkim problemy zdrowotne z barkiem. Tak też się tutaj dzieje. Nie ukrywajmy, że bark u oszczepników to jest takie koło napędowe jak u biegaczy, nie wiem, achillesy, łydka, stopa, tak? Więc to jest bardzo, bardzo ważna część, że tak powiem, ciała u oszczepników, no i ta część jakby ciała jest bardzo obciążona zawsze, więc to wskazuje, że faktycznie te przeciążenia, jakie Maria ma w czasie startów, są wielkie i ten bark po prostu nie wytrzymuje no tego talentu też jakby Marii, tak? Bo Maria w tym sezonie rzuciła na rozpoczęcie sezonu wynik, który ją uplasował na trzecim ogólnie miejscu all time. To pokazało, że Maria jest absolutną faworytką do zdobycia złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich, bo rzucanie u kobiety ponad 70 metrów oszczepem, to jest coś naprawdę wspaniałego. No i właśnie, tak jak wspominaliśmy wcześniej, to zdrowie jest takie, mam wrażenie, że czasami właśnie przeciwnikiem tego sportowca. Maria 5 lat czekała na swój olimpijski występ, 5 lat wracała do tego pełnego zdrowia. No i faktycznie wielki pech u naszej zawodniczki, że to zdrowie nie jest w 100%, że tak powiem ogólnie, przed tym jej startem finałowym. Niemniej myślę, że patrząc na to, jak zaprezentowała się w tych eliminacjach, to sobie świetnie poradzi. Też mamy taką nadzieję. Na pocieszenie możemy powiedzieć, że wczoraj dowiedzieliśmy się, że Wojtek Nowicki startował, zdobywając złoty medal, z kontuzją mięśnia czworogłowego, że on ma zerwaną jedną z tych głów, która nigdy się już tam nie zrośnie. To też tak, jest dziwne, ale że nikt tego operacyjnie nie doprowadził. Tak, ale Wojtek już ma zerwany ten mięsień od dłuższego czasu, także Wojtek sobie świetnie radzi, że tak powiem, z tym zerwaniem już od długiego, długiego czasu, z tego co wiem, bo też się bardzo blisko trzymamy, zresztą ja tak naprawdę z tego medalu mam wrażenie, że najbardziej się cieszyłam, bo faktycznie z tym całym teamem bardzo się przyjaźnię od dłuższego czasu, więc no Wojtek sobie świetnie dał radę, więc to pokazuje faktycznie, że te silne charaktery sportowe, że to, co my pokazujemy na arenach międzynarodowych, to pokazuje faktycznie, że ci sportowcy, mam wrażenie, że mimo wielu problemów zdrowotnych są ogólnie niezłomni. Dobra, to Zosiu, tylko bardzo krótko jeszcze o Twojej kontuzji. Nie chcę rozwlekać, znowu wywlekać tego tematu. Powiedz, jak Ty się czujesz, co wiemy o tej kontuzji, która wykluczyła Cię no chyba miesiąc przed startem Igrzysk, tak? No jak wiadomo, to faktycznie mając kwalifikację olimpijską na Igrzyska Olimpijskie nie dotarłam. Kontuzja się rozpoczęła w połowie maja tego roku, 2 tygodnie przed planowanym pierwszym startem na drużynówce naszej właśnie w Polsce, więc wielka szkoda.
bardzo się cieszyłam na ten sezon, bo zbliżałam się do tego sezonu w rekordowej formie, w najlepszej formie w życiu. To, co prezentowałam, że tak powiem, w tamtym roku, to było nic w stosunku do tego, co sobie zaplanowałam, że będzie w tym roku. Także dlatego mi było tak bardzo przykro, bo wiedziałam, że naprawdę to, co się udało wypracować w ciągu miesięcy ostatnich, to było coś wspaniałego. Też mam takie wrażenie, że Igrzyska Olimpijskie wzbudziły we mnie to, że faktycznie chciało się jeszcze ciężej ogólnie pracować i no wielka szkoda. Minęło już prawie 3 miesiące od doznania tej kontuzji. Czuję się coraz lepiej. Mam nadzieję, że będę mogła wrócić do treningów w ciągu miesiąca. Nie ukrywajmy, że jest mi bardzo przykro, że nie mogę biegać, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że też mogę tutaj być jakby w centrum ogólnie wydarzeń lekkoatletycznych, bo to faktycznie daje mi takiego powera. No i dużo ludzi napisało mi właśnie na Twitterze, że widać, że te lekkoatletyczne sukcesy to jest takie moje paliwo, którym ja będę żyła przez najbliższe miesiące i tak mi się wydaje, że tak będzie. No tutaj reżyserka mi podpowiada, że będą oglądali wszystkie twoje biegi na 1500 metrów. Jeżeli masz tyle energii w studio, to będą cię oglądali, śledzili. Dziękuję, tylko ja będę trzymała za kciuki. Zabrakło mi słowa. Będę trzymała was za słowo. Będziemy za ciebie trzymać kciuki, powiem ci więcej. Wbijaliśmy tutaj szpilkę Marcinowi Lewandowskiemu, twojemu mentorowi. Szpilkę, może. Że za 3 lata w Paryżu może już go nie być, albo nie będzie w tak dobrej dyspozycji, więc ja mam taką propozycję, żeby Marcin Lewandowski stawił się w tym studiu za 3 lata i skomentował twój medal na 1500 w Paryżu. Mam nadzieję, że tak będzie. Też mamy taką nadzieję. Wróćmy właśnie do tych dobrych momentów medalowych. Widziałem na filmiku, jak przeżywałeś wczoraj bieg Patryka Dobka. To zacznijmy może od takiej suchej analizy, jeszcze zanim przejdziemy do emocji. Dobra. Mówiłaś Patrykowi po półfinale, tutaj w tym studiu, że musi to zupełnie inaczej rozegrać, że musi mocniej zacząć. Czy twoim zdaniem on dobrze rozegrał wczoraj? Patryk był, że tak powiem, jakby w centrum tego całego wydarzenia. Faktycznie bardzo mocno pilnował tej czołówki i bardzo się dobrze zdarzyło, że ten bieg był bardzo wolny. Zresztą ja po pierwszym okrążeniu podniosłam do góry ręce i krzyczałam, że będzie medal na Igrzyskach Olimpijskich, bo to nie mogło skończyć się w ogóle inaczej. To faktycznie ten bieg był taki, mam wrażenie, że zrobiony pod Patryka. Zresztą w ogóle zawodnicy jemu schodzili z pierwszego toru, więc takie mam wrażenie, że po prostu zawodnicy torowali drogę Patrykowi do tego medalu na Igrzyskach Olimpijskich. To też pokazało faktycznie, że Patryk, pomimo tego, że nie trenuje nawet ogólnie rok do dystansu, na jakim się zaprezentował na Igrzyskach Olimpijskich, to pokazuje jego wielką klasę, to pokazuje jego tak zwanego nosa sportowego do biegania na 800 metrów, to pokazuje jego dar do rozgrywania taktycznie biegów na 800 metrów. To jest wielki talent w biegach średnich, to jest, mam wrażenie, że jeden z największych talentów, jakie się pojawiły w ogóle w biegach średnich w Polsce. Zresztą Patryk był już dawno zapowiadany dany jako biegacz, który może sobie z powodzeniem radzić w biegu na 800 metrów, bo on bardzo szybko biegał jako bardzo młody zawodnik na 600 metrów. Wielka szkoda, że dopiero teraz trafił na to 800 metrów, ale takie mam wrażenie, jak bardzo późno trafił, to ten los i to szczęście faktycznie się w tym roku mu odwdzięczyło. Powiedz, ciężko się przekwalifikować, no bo 400 płotki w ciągu roku na 800, to zdarzają się takie historie, że zmienia się konkurencja? W historii lekkoatletyki mam wrażenie, że bardzo mało takich historii się zdarzało. Byli biegacze, którzy startowali z powodzeniem na 400 metrów i na 800 metrów. Na 400 płotki, czy ktoś się przebranżowił na 800 metrów. Patryk, mam wrażenie, że jest właśnie jednym z pierwszych, choć przeczytałam dzisiaj właśnie rano, że Karsten Warholm też będzie chciał swoich sił w biegu na 800 metrów spróbować, także to może być bardzo fajna też historia i takie historie, ja myślę, że uatrakcyjniają właśnie lekkoatletykę, pokazują, że lekkoatletyka nie jest nudna, tam się dzieje bardzo dużo, jest dużo konkurencji, każdy może gdzieś tam zawiesić to swoje oko na tym, co lubi, na tym, co mu się podoba i to jest bardzo fajne. Wiesz co, to może jeszcze w lekkiej. Wojtek Nowicki jest takim przykładem, bo grał kiedyś w piłkę nożną w Jagiellonii. Z kolei wczoraj też świętowaliśmy srebro naszych żeglarek i tam Jola Ogar-Hill z kolei grała w siatkówkę kiedyś na profesjonalnym poziomie pierwszej ligi w Polsce i dopiero potem przeszła na żagle, więc fajne takie są historie, bo potem się fajnie to wszystko wynajduje przy okazji igrzysk. Powiedzmy jeszcze kilka słów o Pawle Fajtku. On wczoraj tryskał humorem w wywiadach po tym brązie. Wreszcie ma
start w finale, wreszcie ma medal olimpijski w swojej dyscyplinie, czyli w rzucie młotem. Czy ty myślisz, że on będzie z tego brązu zadowolony, czy pozostanie niedosyt? Tak, ale ja znam Pawła, zresztą dzwoniłam wczoraj do nich w ogóle po tych ich właśnie rywalizacjach, no i faktycznie rozmawiałam z nimi. Widziałam się tylko i wyłącznie z trenerką Wojtka Nowickiego i z trenerem Pawła Fajtka, że tak powiem, na FaceTime'ie i powiem tak, z mojej perspektywy, jak widziałam tak naprawdę, jakie miny ma po starcie Pawła Fajtka jego trener Szymon Ziółkowski, jak wypowiada się po swoim starcie Paweł Fajtek. Szymon Ziółkowski miał takie miny w trakcie tego konkursu, jak Wojtek Nowicki miał po każdym swoim rzucie, bo też kamienna twarz i ciężko tam było coś wyczytać. Ja myślę, że to było takie zagranie pokerowe, że Szymon Ziółkowski założył sobie okulary, bo gdyby je ściągnął, to wydać byłoby wszystkie emocje na jego twarzy. No ja Szymona znam już długo, także było widać, że on z tego startu nie jest absolutnie zadowolony. Gdyby był, to by się uśmiechnął na koniec startu Fajtka. Tak też nie było i faktycznie po tym, jak zadzwoniłam do nich, Szymon dalej się nie uśmiechał, więc ja mam takie wrażenie, że ten brązowy medal to było dla Fajtka minimum, bo myślę, że walczył o najwyższe cele. Zresztą Paweł też i Szymon też właśnie wspominali, że co może być ogólnie wyzwaniem dla mistrza świata, który zdobywa ten tytuł od 2013 roku, tylko i wyłącznie złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich. Tego medalu nie było, choć mam takie wrażenie, że powinniśmy się cieszyć, że w ogóle jest, bo przez wiele kolejek Paweł był poza podium. Bodajże z tego, co pamiętam, to w piątej kolejce Paweł wskoczył Na srebro. Tak, dokładnie. Później go przeskoczył Norwek, który właśnie rzucił na rekordową ogólnie odległość, no i pobił właśnie rekord Norwegii. To pokazuje, że faktycznie poziom rzutu młotem był bardzo wysoki w tym konkursie. To pokazało, że rzut młotem wrócił, że tak powiem, na swoje dawne tory, że ten poziom był naprawdę bardzo, bardzo dobry. No i to pokazuje jakby, no mi się wydaje, że jakby klasę naszych zawodników, że faktycznie no te medale walczyli po wielkim naprawdę boju. No to skoro mówimy o klasie naszych zawodników, to mamy taką optymistyczną statystykę. Gdybyśmy wzięli pod uwagę klasyfikację medalową, ale tylko na arenach lekkoatletycznych, no to Polska jest na trzecim miejscu. Druga jest Jamajka, ma 7 medali, my mamy 6. Stany trochę poza naszym zasięgiem, bo 20. Czy Polska jest światową potęgą lekkiej atletyki, czy po prostu mamy dobre lekkoatletyczne igrzyska w tym momencie? Do wczoraj czy do przedwczoraj byliśmy chyba na drugim miejscu. Tak, bo ktoś z Polskiego Związku Lekkoatletyki wiedział, że jestem właśnie bardzo często w telewizji, no i faktycznie mi wysłali tą ogólnie klasyfikację, żebyśmy się mogli tym w telewizji pochwalić, więc to była naprawdę po prostu bardzo fajna informacja. Bardzo się cieszę, że też jesteśmy na podium na razie. Myślę, no i mam nadzieję, że z tego podium nie spadniemy. Co to oznacza? Od 2016 roku wygrywaliśmy wszystkie klasyfikacje medalowe, no i punktowe na Mistrzostwach Europy, więc mam wrażenie, że przyszedł czas na opanowanie świata. Ze Stanami Zjednoczonymi będzie bardzo ciężko walczyć, z tego względu, że Stany Zjednoczone są jak cała Europa. Więc nie ukrywajmy, że gdyby cała Europa połączyła siły, to na pewno byśmy wygrali ze Stanami Zjednoczonymi. Niemniej myślę, że te osiągnięcia, jakie mamy tutaj na Igrzyskach Olimpijskich, pokazują, że lekkoatletyka bardzo mocno się rozwija, że lekkoatletyka idzie w bardzo dobrą stronę, właśnie przede wszystkim w Polsce. To pokazuje, że mamy dobre szkolenie, że mamy dobre zaplecze i mam wrażenie, że my się wzajemnie napędzamy. Te sukcesy, jakie osiągamy z roku na rok, one napędzają jakby następnych zawodników do przełamywania barier, nakręcają następnych zawodników do bicia rekordów życiowych, bo mamy dużo młodych zawodników, którzy mamy nadzieję, że będą naszymi następcami. Będziemy za nich trzymali kciuki. Państwo przed chwilą widzieli, to była klasyfikacja medalowa, jesteśmy na 20. miejscu ogólnie, a na trzecim, tak jak mówiliśmy przed chwilą, biorąc pod uwagę tylko konkurencje lekkoatletyczne. Ostatni temat, buty karbonowe. To jest temat, który wyszedł wczoraj. Wczoraj padł rekord świata na 400 przez Płotki. Przedwczoraj. Powiedz mi, jak to jest z tymi butami? Ile one dają przewagi? Czy to faktycznie jest taka nowinka, którą się teraz zachłysnęliśmy i zapomnimy, czy to jest faktycznie jakaś taka przyszłość i nowe rozwiązanie? Znaczy, to jest temat, takie mam wrażenie, który został już wałkowany w ostatnich miesiącach, z tego względu, że dużo zawodników zaczęło się chwalić, że faktycznie startowanie w tym obuwiu daje im komfort, daje im jakąś tam ogólnie przewagę, że faktycznie
takie mam wrażenie, że w nich się lepiej startuje, no i w nich się lepiej trenuje. Więc ta machina, że tak powiem, ogólnie informacji sportowych się nakręciła. No i doszliśmy do momentu, gdzie w telewizji nasi właśnie dziennikarze zaprezentowali właśnie rozcięte buty i zaprezentowali właśnie całą technologię tego buta. Powiem tak, ja to obuwie mam w domu w dwóch modelach, więc mogę powiedzieć tak, że mi na pewno się w nich biega bardzo wygodnie. Z tego względu, że te buty to już nie są tak jak dawne właśnie wersje naszych kolców, bardzo cieniutkie, tylko faktycznie jest jakby w nich sporo amortyzacji. Do biegów średnich, do biegów długich to jest bardzo fajny system, bo faktycznie biega się wygodnie w nich, chce się w nich trenować, więc może to tak. Druga kwestia jest taka, że te płytki tak zwane karbonowe to jest najnowsza technologia faktycznie wprowadzona do obuwia, no i to pokazuje, że ona chyba oddaje. Zresztą wypowiadał się po swoim właśnie biegu rekordowym Karsten Warholm, że on tej amortyzacji nie chciał, bo faktycznie dla niego bieganie w amortyzacji, w tych dodatkowych poduszkach nie jest komfortowe, dla niego to daje w jakimś tam stopniu przewagę, ale płytkę karbonową do swojego obuwia wstawił, więc to pokazuje, że myślę, że ta płytka karbonowa to jest to największe wsparcie, jakie jest właśnie w tych kolcach, bo to oddaje ponoć właśnie energię. Czy to jest zabieg marketingowy, czy to jest takie zagranie psychologiczne na zawodników, że będzie się lepiej biegać w tych kolcach, czy to faktycznie magiczna technologia i kosmiczne rozwiązania w obuwiu, to nie mi do tego dochodzić. Rozumiem. Ile ważą takie buty, tak z ciekawości, te, które masz w domu? Bardzo leciutkie. Bardzo leciutkie. Jak się bierze je po prostu do ręki, to ich w ogóle nie czuć. Zresztą zawsze wszystkie firmy sportowe się prześcigały w tym, żeby te buty były jak najlżejsze, żeby się biegało w nich jak najlepiej. Więc no myślę, że to w najbliższych latach tak naprawdę nie będzie tylko wynik właśnie na arenach sportowych, ale to będzie wyścig technologiczny. Taki wyścig technologiczny faktycznie. I to będzie pokazywało, która firma mająca danych zawodników, że tak powiem, w swojej stajni będzie miała lepsze obuwie. Sofia Nały, ekspertka od wszystkiego, na pewno od lekkoatletyki. Bardzo się cieszymy, że jesteś tutaj z nami i że masz bardzo zajęty grafik w czasie tych igrzysk. Pewnie bardziej niż gdybyś sama startowała, chociaż satysfakcji. Pewnie tak, bo tych startów miałam zaplanowanych tylko i wyłącznie 3, ale mam wiele satysfakcji i bardzo się cieszę, że mogę porozmawiać o lekkiej atletyce, bo to mi sprawia sporo frajdy. Tak jak tam mówi reżyserka, sprawdzasz się świetnie. Bardzo dziękuję. Zaraz usłyszysz oklaski, jak wyjdziesz. Bardzo Państwu dziękujemy. Oklaski za udział, oklaski za obecność w tym programie Prosto z Igrzysk. Jutro zapraszamy po raz kolejny. Kończą się te igrzyska, ale jeszcze nie kończą się emocje z udziałem Polaków. Jutro także o tym powiemy. Zapraszamy przed 15:00, jak zwykle, na Wirtualną Polskę. Na dziś to wszystko. Kłaniamy się.